Dobra. Chcieli bitki, mają bitkę. I niech teraz mnie nie narzekają. Dobra. Wróciłaś? To znaczy, oczywiście wiedziałem, że wrócisz. Po prostu cieszę się, że cię widzę. Mhm. Opowiedz mi o tym, co ci się przydarzyło. Własnymi słowami, bez pośpiechu, jeśli łaska. Mhm. Missing 01 CV Hieronymus 148. Czyżby to była Monika z Doki Doki? Dobra, nic więcej nie ma ciekawego. Monika usunęła jakiś plik. Ciekawe, ciekawe. Dobra, teraz gdzie mamy iść? Kamienna strażnica, tak? Czekajcie, zobaczmy jeszcze. Wróć do kamiennej, to są dowody. A, nie zrobiliśmy jednej rzeczy jeszcze. Nie zrobiliśmy jednej rzeczy jeszcze. Nie aktywowaliśmy sobie kolejnej wieży. A mniej więcej wiemy, jaki jest wzorek. Oh. Dobrze, że jutro jest kurde piątek. Trochę weekendu, człowiek odpocznie. I wtedy jeszcze tylko 2 tygodnie do urlopu. O Jezus. Ale się wypyczę i będę streamował. Dobra, zanim dojdą, to ja sobie go zerknę. Czy tutaj coś ciekawego? Nie, nic ciekawego nie ma. Nic ciekawego nie ma. Dobra. Dobra. Nie, nie tędy. Tędy chcieliśmy iść. Tędy. No, dobra, zajmiemy sobie wieżę, bo gdzie to jest to przejście? Tu jest to przejście. No. I dopiero wtedy się wrócimy. Gdy będziemy mieli 3 na 5 wież. No. Jeszcze tylko wtedy 2 wieże będą nam brakować. Tak. Oj tak. O. Czy gdzie pułapki jakieś? Gdzie my w ogóle jesteśmy tak naprawdę? Wieża morska, okej, dobra. To jest wieża morska. To jest taki pająk, czyli trójkącik, kwał i odnogi, ok. Czyli tak. Dobra, to jest tak. Później jest takie V, czyli to idzie... Okej, teraz tak. I to będzie tak. No i piękny portalik. I cyk. Haha, kolejna wieża. Znajomo wyglądające światło wieży wystrzeliwuje ku niebu, łukiem kierując się w stronę horyzontu i studni Wenderjena. Przestajesz czuć grunt pod stopami, kiedy ponownie ogarnia cię ciepła energia. Wieża morska wcięta w zysku mieczy wygląda na podniszczoną niczym flaga upocząca przez zbyt długi czas na gwałtownym wietrze. Jakby wbrew temu wrażeniu połączenie ze studnią Wenderjena jest jednak bardzo silne. Niemal przytłaczające. Tak dobrze powiedziałem nawet. Podczas najazdu na krzepę byłem na linii frontu. Tak wysoka kraina wydaje się nieistotna. Przy detali pergaminu obstawialiśmy, jak długo na południowy zachód trzeba żeglować, nim dotrze się do końca oceanu. Sądząc po tym widoku, prawidłowa odpowiedź brzmi bez końca. Przynajmniej na tej wysokości nie sypie się nam piach w oczy. Wojna wzbudza prawdziwą zawieruchę, jeśli sądzić po cmentarzu dysku mieczy. Nice. Okej. Co tu mamy? Tak, buduj. To się zbudujemy. Trochę książek nam nie zaszkodzi. Trochę odpoczynku. Mędrzec Garus. Witaj, samowicielko. Kim jesteś, jak wszedłeś do mojej wieży? Garus, jestem twoim skrybą i badaczem. Słyszałem wiele dobrego o tobie. O tym miejscu. Księżnica jest tu niewiarygodna, jeśli wolno mi się tak wyrazić. Kiedyś usłyszałem o księżnicy, którą budujesz. Musiałem się tu zjawić. Obserwowałem robotników, jak wznosili na górę kamienie i zwoje. Było tego ogromnie dużo i bardzo się męczyli, więc pomagałem im jak umiałem. A ostatniego dnia, kiedy wszyscy wychodzili, ja zostałem. Nie pamiętam, żeby cię zatrudniała. Naprawdę mówiąc, nie zatrudniłaś, ale nigdy dotąd nie pozwalałem, żeby powstrzymywały mnie takie drobiazgi. Mędrzec Milczek zawsze zachęcał mnie do przekładania ambicji nad powściągliwość, a dobre rady cenię sobie nad życiem. Za pozwoleniem oczywiście. Więc zwyczajnie sam się tu wprosiłeś. Taka brawurowa obrotność przypomina mi siebie z dawnych lat. Co cud, że wciąż mam zęby, biorąc pod uwagę, jaki byłem nieznośny. Kogo ja oszukuję? Wciąż jestem. Co ty robisz? Rozumiem, że będziesz potrzebowała kogoś do zorganizowania tego zbioru zwojów, katalogowania odkrytych przez ciebie tekstów i koordynowania prac badawczych jako twój skryba. Mogę zajmować się wszystkimi trzema sprawami. Zacząłem już przeglądać twoje zbiory i, szczerze mówiąc, potrzebuję tej pracy. Cytadela pergaminu nie jest w najlepszym stanie, a w czasie wojny niewiele jest bezpieczniejszych miejsc, w których znajdzie się zajęcie dla mędrca. Okej, co możesz dla mnie zbadać? O najróżniejsze dziedziny: magię, alchemię, historię świata. Masz imponującą kolekcję, może nie tak wielką jak cytadeli pergaminu, ale nie ma co płakać nad spalonym pergaminem. Zacząłem układać listę możliwych tematów badawczych. Pozwól, że je zaprezentuję. Badanie artefaktów, rekruci, księżnica, niespełnione warunki są. Ciekawe. Ale do tego hajsy są potrzebne, takie, że szkoda gadać. Jezus Maria, dobra. Dobra. Co my tu mamy? I mamy co? 3/5. Jest git. Dobra, no teraz tak, wracamy sobie. No i połączenie jest też super. Teraz możemy ładnie się teleportować między wieżami. Ale najpierw do obozu. To ty na nas to sprowadziłaś. Ty! Nie doceniliśmy sił Hegemona, ty też ich nie docenisz. Ani on, ani wy nie zostaniecie tu zbyt długo. Mam nadzieję, że upuszczą ci krwi. Mi krew? No nie, raczej nie. Okej, tu jest pułapka, dobra. Czyli tam trzeba pewnie iść, a my jeszcze zbadajmy tutaj, co jest ciekawego. Words would cause more harm than this useless weapon. This is useless. I should try something else. Powalił mnie. Ciekawe. No, ale ten został powalony. Poproszę o heala. Tego proszę o wykończenia. Tam ta pani musi dostać spłomienione strzały. Dobra, ja się może healnę, tak? O Jezus, co to było? Jakby ktoś gdzieś upadł. Healnijmy się, tak może? A, jest pięknie. Pięknie. Ale się fokusują na mnie, skubani. Dobra, ale jak zrobimy to tak? Dobra, to zrobimy to tak. O, i teraz chyba przez szyję, przez... Ulala. Nice, to ładnie wyszło. Wykończ tego mi. Dźgnęło go tylko i do widzenia. Na pal go nabił. Wlad palownik. Z tego barnika. Nice, nice. Dalej, wykańczać go. Znowu, pyk. I do widzenia. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jakiegoś twardziela, cyk. O, to jeszcze by dobrze. A, popka, szlak by to trafił. Poczekajcie, zrobimy to tak. Nie chcemy wdepnąć żadne pułapki. Liczy się zawsze każdy exp. A damage dodatkowy nie. Save scam. What? Nie, nie to. Co to było? To było to. No właśnie. Widzieć pułapkę i nie rozbroić. Nie. To AI czasami jest po prostu przygnębiające, wręcz bym powiedział. Dobra. To może poczekamy, kurczę, aż oni do nas przyjdą. Jeśli nadzieję na pułapkę. No chodź. Haha, dobrze! Harsh words would cause more harm than this useless weapon. This weapon is useless. Bić tam. Wal go z tego. Ty go tam. Tak, dosięgniesz go? Nie, nie dosięgniesz go. No to cyk. No to w plecki jeszcze odlegamy go. Ładnie, oszołomiony. Nice. No poszło lepiej niż sądziłem. Okej. Okay. Savik. Skrzyneczki, luty, epaksy, materiały. Trzywiki jakieś. Właśnie, zobaczmy, co my mamy za itemy. To jest lekkie płótno, więc pewnie dla niego by było spoko. Tak sądziłem. Lekkie, więc też dla niego. To jest spiżowa paweł. To jeszcze może być spoko. O, reszta to nie. Dobra, zobaczmy to tak. To jest spoko, to jest krab. Okej. Jeszcze saving, cyk. Nie pozwólcie tym psom przejść przez most, jeżeli niezłomnie dostaną się do kamiennej strażnicy przed nami. Każę was wszystkich co do jednego wychłosać do krwi na oczach generała. Nie stanę przed Aszem, jeśli nie zdobędziemy kamiennej strażnicy. To samo dotyczy wszystkich moich ludzi. Nie wrócimy do żelaznego domostwa, ani nie ujrzymy naszych domów, dopóki nie wykonamy zadania. Uderzysz na tę gadającą górę żelastwa. Nie zdoła powstrzymać żołnierzy krzepy przed odbiciem naszej stolicy. Janosie, twój własny dowódca zaciągnął się do chóru. Powinieneś do niego dołączyć. Nigdy! Prędzej zginę, niż pójdę pod rozkazy wyjącego motłochu. Być może na tym się skończy, głupcze. Czy szkarłatny chór nadał ci już imię zdrajczyni? Czy banda zaaplikowała ci już swoje chore rytuały? To nieistotne. Wkrótce zginiesz, a to, co zostało z krzepy, znajdzie się pod naszą kontrolą. Ciekawe, ciekawe. Walka? Walka! Nie, tak, tak, dobra. Time to change weapons. I. Wait, I did that? Nice.